Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy teraz na naszych aukcjach kolejne gołębie od kolegi Krzysztofa Zymlińskiego. Są to gołębie młode, pochodzące ze starych linii kolegi Krzysztofa, które on miał u siebie jeszcze tam, kiedy lotował w Kłobucku. W Kłobucku oddział taki kiedyś był, on miał numer 050, no oddział niestety nie ma, no ale może o tych gołębiach, jakie to były stare linie, powie nam kolega Krzysztof. On tu nawet przygotował, zobaczmy, zdjęcia, pamiętam, te zdjęcia jeszcze mu kiedyś dawno temu robiłem, ale pokażę tak do przodu, Krzysztof, o, zobaczmy. Tutaj mamy takie różne gołębie, tu były najróżniejsze, to był na przykład Drapa razy Hans Hirn. To są takie słynne gołębie, które miał dokładnie, o tam, tutaj jest. To jest tam. Dokładnie. Tam był Hansa Hirna, nie trzeba reklamować, on ma tego słynnego 809, pani Dima, no niestety miał w zeszłym roku, czy to w tym roku jeszcze na początku, porażkę, bo go kradli. No ale dużo takich gołębi, o właśnie widzimy, 31, zobaczmy, gołąb z 2002 roku, ty go już nie masz. Czy jeszcze nie masz, ale dzieci jego jakieś gdzieś tutaj się jeszcze przybijają. To bardzo duże. Dobrze, to powiedzmy coś więcej o tych gołębiach młodych, które tutaj masz, po tych właśnie gołębiach, o których nam teraz tutaj troszeczkę, mam nadzieję, opowiesz. Proszę bardzo. No więc gołębie wystawiłem, większość zimbredowanych. Gołębie te miały być przeznaczone dla mnie, ale w związku z tym, że likwiduję te gołębie, prawie wszystkie, zacząłem od rozpłodu. Chcę je sprzedać. To są po najlepszych moich gołębiach, po 899. To pokażmy go tak może do kamery tutaj. My tam się postaramy do tych aukcji naszych dołączyć te gołębie właśnie. Na stronie internetowej naszegolebie.pl, tam w dziale hodowle można sobie te gołębie zobaczyć, one cały czas są. No to są dużo takich gołębi, 6829, to są gołębie, które robiły po komplecie konkursów. Ta 899 to nam 3 razy była na ogólnopolskiej, 4. Jako młoda już była, jak się ta hala zawaliła, była 14 w Polsce jako młoda. I później już jako roczna, tam 2-3 latka zawsze była w A, w C klasie wystawiana. Jakie gołębie? 6832, 14 konkursów, 845, 14 konkursów. No tu jest cała litania tych gołębi, jako roczne gołębie. W większości gołębi, imbredy z drapy gołębie, w większości się wywodzi z tego gołąbka 429, 02 rok, to jest syn Ronaldo, z pierwszych tych gołębi, jakie miałem. Drugi rok, to 16 lat temu. Tak, no, który wychowywałem wybitne gołębie po nim, po takim 457, połowym następnym, ja miałem kilka tych synów. Powiedzmy nie? Tak, kolega teraz ma troszeczkę czasu, jak tak siedzi, to może sobie właśnie dlatego w tych rodowodach, on tu mi się chwali właśnie, że sobie biegle obsługujesz program, który tutaj mamy, Promek. I on go tak obsługuje, że sobie tutaj bez problemu teraz ma czas i dopisuje te wszystkie osiągnięcia, wypisuje to, co on wie, bo nie zawsze się uda wszystko od razu napisać. Natomiast teraz, kiedy ma troszeczkę czasu, on może sobie to spokojnie uzupełnić. Także widzimy tutaj i tego płowego właśnie syna Ronaldo i wiele, wiele tych lotników, bo oprócz tych gołębi, co tutaj mówiłeś, drapy, ale wtedy miałeś dużo innych jeszcze. Dużo, od Hansa miałem bardzo dużo gołębi. Hansa Hirna właśnie. Właśnie z tego 809 te gołębie były u mnie wybitne, ale też były gołębie od Martina Wagnera. Te początki moich Święte bardzo... Świętej pamięci, Martin Wagner zginął właśnie wtedy tak w hali. Przypomnijmy, że sylwetkę hodowcą, taki zawsze był ubrany w te takie bawarskie, te tak, stroje ludowe. Tak, takie. Krótkie sportki tak. Takie na szelkach. No niestety katastrofa odebrała wielu tutaj kolegów hodowców tutaj z różnych stron świata. No i tu jest wiele takich gołębi, o których nie wiem, dużo czasu, żeby opowiedzieć, prawda? Ale my się postaramy... Ale na przykład taka 613 samica też. Pokażmy ją tutaj właśnie. Jest taki opis, że tylko sezon 2008-12 konkursów, ale za to mamy tutaj o... Z ogólnopolskiej wystawy. Tak, widzimy, ona była w kategorii Sport D. Ona miała tutaj, i widzę tutaj konkursy, to miała trzeci, drugi, ósmy, szósty, dużo takich czołowych. I zobaczmy przy takich ilościach, tutaj było 3900, 4600, 80, 4800, 4200, 2700. No najmniej to było na 345 km chyba 1200, nie, 930, a to na 600, 570, przepraszam, gołębi. Ten gołąb na wystawie ogólnopolskiej reprezentował wtedy właśnie okręg tutaj Częstochowa, tak? Tak. I wiele takich gołębi, ta 899 na przykład samica, to bardzo dużo gołębi, ona bardzo przekazuje i młode po niej i no, wiele takich gołębi jest. Te, które wystawiłem teraz na aukcji, to wszystko się wywodzi z tych właśnie najlepszych moich rozpłodowych i lotników. I postaramy się właśnie tutaj te materiały, które mamy, bo kolega Krzysztof robi w programie ten Promek, te rzeczy, natomiast my się postaramy w naszych hodowlach zrobić taką niejako stronę, gdzie te połączenie chociażby tych zdjęć, że jak będziemy mieli młodego, będzie można rodziców zdjęcia zobaczyć, czy też dziadków lub pradziadków. Także na razie dziękujemy bardzo i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi
gołębiami. Kolega Krzysztof jeszcze ma tych gołębi dość dużo do sprzedaży, także można nawet sobie poza aukcjami też zadzwonić, umówić się na spotkanie, przyjechać, wybrać. Na pewno tutaj hodowcy będą zadowoleni, bo kolega Krzysztof od wielu lat hoduje gołębie, a w bardzo dobrym zdrowiu zawsze u niego je można tutaj spotkać. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot. Dziękuję.